W dzisiejszym odcinku będę chował się w customie, który hostuje Evela. Zasady będą bardzo proste, ponieważ będziemy musieli używać skinów w garniturach oraz używać tylko i wyłącznie cichych broni. Czy uda mi się wygrać, a Eveli odgadnąć, kim jestem? Oglądajcie do samego końca. Ja oczywiście odpalam custom, osoby nam się już tutaj zbierają, a Rafał wybiera swojego skina, którego będzie mi na jak najciężej odgadnąć. Widzowie, na pewno jesteście ciekawi, jakiego skina wybrałem i jak możecie zobaczyć, ten skinek idealnie dzisiaj wpasuje się właśnie w ten custom. Ewelina, na samym początku mogę ci podpowiedzieć tyle, że na pewno mam plecak, na pewno mam zbierak i na pewno mam lotnię. W sensie będzie to full zestaw, mega fajnie pasujący, więc to jest taka duża podpowiedź dla ciebie. I widzowie, wy możecie teraz zobaczyć, jakiego skina sobie wybrałem. Zobaczcie tutaj na to. Kolejnie mamy tutaj coś takiego, czyli taki plecak. Wydaje mi się, że również fajnie pasuje do tego skina. Oczywiście, jako że skiny mają być eleganckie, no to całość również jest dobrana elegancko, ponieważ to są agenci, dokładnie cisi, nie wiem jak to powiedzieć, ale mamy również taką lotnię. No i w dodatku ubrałem sobie coś takiego. Nie powiem gdzie, nie powiem co. Wy to wszystko widzicie. Także Ewelina, ja jestem gotów, także będziemy mogli zaraz lecieć. Zobaczmy, jakie mamy tutaj skiny. Dzisiaj będzie wyjątkowo ciężko, ponieważ wszyscy prawdopodobnie będą mieli te same bronie, więc czuję, że dzisiejszy odcinek może być mega ciężki. Okej, widzowie, mnie już załadowało i z tego, co widzę, jest bardzo dużo fajnych skinów właśnie w garniturach, także mega mi się to podoba, ponieważ dzisiaj są to tylko agenci, no nie? Jak możecie zobaczyć, ja mam włączone również kroki na ekranie, więc będzie mi dużo łatwiej, także trzymajcie za mnie kciuki, no i dzisiaj z Eweliną w ogóle się nie słyszymy, jakby co. No to teraz zaczynają się schody. Rafał już tutaj się rozłączył. Dał mi dużą podpowiedź na początku. Ja oczywiście to, co muszę zrobić, no to zlecieć na dół, no i się podłożyć, żeby zacząć obserwować. Na pewno zastanawiacie się, gdzie chcę lecieć. Słuchajcie, oczywiście lecę na grotę. Dlaczego? Dlatego, że tam jest bardzo dużo wszystkiego i wydaje mi się, że w sensie inaczej, będzie bardzo łatwo znaleźć jakieś bronie z tubikiem oraz będziemy mogli tutaj, wiecie, znaleźć sobie potkę i tak dalej, także wydaje mi się, że ta miejscówka będzie mega spoko na to i jak możecie zobaczyć, dzisiaj mam odpalone kroki i tak dalej i dużo łatwiej mi się z tym gra, tak szczerze, więc jest to naprawdę mega fajne ułatwienie. Ja sobie tutaj oczywiście znajdę teraz szybko trochę potki. Bierzemy kulejazd również i zobaczcie, nie mamy tutaj żadnej skrzyni. No, pechowo to wszystko się dzisiaj zaczyna. Dobra, zaczynamy zabawę. Zajęłam 69. miejsce. Tak jak powiedziałam, będzie ciężko, ponieważ dzisiaj wszyscy są w garniakach i wszyscy mogą grać tylko cichymi broniami. Właśnie nie wiem, jak to odmienić. W ogóle, jeśli mogę was prosić, jeśli lubicie tą serię, jeśli chcecie tej serii dużo, dużo więcej, to zostawcie łapę w górę. Subskrybujcie ten kanał, no i oczywiście pamiętajcie o kodzie Evela, jest on dokładnie tutaj, także jeśli mogę was prosić, pamiętajcie o tym, mamy tutaj jakiegoś ziomka, więc na pewno będziemy musieli uważać tutaj na niektórych, jeszcze nie mam żadnej broni, no i tak jak widzicie, ja gram też na innych słuchawkach, więc te kroki dużo mi pomagają, bo wiem, że ktoś koło mnie jest lub też za mną. Jak jest możliwość wyboru jakiejkolwiek broni, to wtedy jest łatwiej, ponieważ ja wiem, jak Rafał mniej więcej gra i wtedy jest mi łatwiej też po broniach zdecydować, co on bierze, a co nie, chociaż tutaj na przykład Rafał rzadko bierze apteczkę i po tym mogę decydować. Także to będzie tutaj mój wskaźnik tego, co do broni. A co do skina, to wiecie, że Rafał wybiera faceta, wybiera oryginalnego skina i mam nadzieję, że tak zrobił też w tym customie. I jeszcze tutaj mam czas do 10, także na razie się nie biją, na razie robimy sobie obserwowanie. No i później, jak już się będziemy do tej 10 zbliżać, no to będziemy musieli obstawić jakiegoś skina. Na razie będę sobie po kolei przechodziła tutaj, no i patrzyła, kto kogo ma. Rafał na pewno takiego będzie miał bardzo podobnego, tak mi się wydaje. I oczywiście, no muszę znaleźć branie z tomikiem. To jest mega, mega, mega ważne, żeby je znaleźć, bo jeśli ich nie znajdę, nie będę miał czym grać. Także, dobra, mamy tutaj AWP ciężką. Na razie zabieram sobie wszystko i jakbyśmy tu mieli troll. O, widzicie, na przykład tam coś to dopiero przeleciało. Okej, tu jest ziomek. Idziemy do środka, tam jest broń z tumikiem. Ale dobra, na razie idziemy tu. Dobra. Otwieramy sobie tutaj. Zabudujmy sobie w ten sposób. Zobaczcie w ogóle, jakiego ziomek ma tutaj skina fajnego. Mega, mega spoko skin. Na pewno ja sobie wezmę jeden z rzut, a on sobie po prostu weźmie drugi. I powiedział, że ma zestaw, który cały mega pasuje. Tu kilow nie pasuje. Ja mam ten kilow i wiem, do koła ten kilow jest. Tu patrzcie się, co to za zgraja przyszła. Czekajcie, ten parasol, walizeczka, no i teraz tutaj to wygląda, że mógłby to być Rafał, tylko ma ciężką snajpę, a my nie możemy ciężkiej snajpy, także wątpię, że Rafał ją podniósł, więc to już tutaj mi go likwiduje, no wiecie, o co chodzi. Dobra, oni pójdą na pewno w prawo, ja tych zrzutów tak szczerze nie chcę, ja chcę tą stronę i chcę amunicji dużo. Okej, nie mamy tutaj nic,
Na pewno chcę ammo. Proszę bardzo, bo ammo mi się przyda na później. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze złoto, bo za złoto będziemy mogli sobie kupić jakieś rzeczy. To nie jest garniak. Chyba, że Rafał ma inne wyobrażenie garniaka. Może dla niego to był garniak. Tutaj pani taka, to też wydaje mi się, że to nie jest Rafał. Dobra, na razie ja poszukam jakiegoś skina. O! I to wygląda fajnie. Tylko nie ma plecaka. I to jest ta dobra podpowiedź. Patrzcie, tu nie ma plecaka. Tu ma plecak, dobra. Myślałam, że też nie ma, ale tu nie ma plecaka, ten banan, więc to na pewno nie jest Rafał. Szukamy skina z plecakiem. I to będzie mega podpowiedź. Tu jest plecak. Weźmiemy sobie teraz tutaj... Ej, była tu zielona M-ka i mi zabrali. Ale źle, ale źle. Gdzie ja będę mógł kupić broń z Tumikiem? To jest też dobre pytanie. Na pewno weźmiemy sobie rączkę. Rączka jest tutaj po prawej stronie. Ja wiem tyle, że dzisiaj, widzowie, nie będziemy mogli używać shotguna, bo nie ma shotguna cichego. Mam 140 wszystkiego. Weźmiemy sobie tutaj, uzbieramy trochę metalu. Chociaż dobrze by było znaleźć piłę. To fajnie wygląda i pasuje do siebie. Czy tylko ten kilof pasuje też do tego? Taka jaką ma lotnię też. No zobaczmy, dobra. Pani taka ma plecak. I pewnie wszyscy wybrali plecaki teraz. Najgorsze jest to, bo jak gram ogółem Fortnite'a, to mam bardzo dużo cichych broni, a teraz okazuje... O, dobra, dobra, dobra. Mamy pierwszą brońkę, więc już nie jestem z niczym. I mam też drugą brońkę. No i o to chodzi właśnie. O to tutaj chodziło, żeby to znaleźć. Mamy też dużo amunicji, w miarę dużo ammo. Kto to prowadzi? Ktoś w garniaku jakaś... A, to jest ta babeczka taka z tym facetem. Ej, tym facetem mógłby być Rafał. Lecimy dalej. Wątp raczej babeczką nie będzie. Chociaż tu też jest ta babeczka. I Rafał powiedział, ale nie ma plecaka. Rafał powiedział, że zestaw. Tu jest chyba zestaw, ale nie ma plecaka. Ej, w ogóle fajny ten skin. W ogóle go nie widziałam nigdy. To na pewno nie jest Rafał. Ja jeszcze przypominam, że jeśli byście chcieli być w ogóle na takim odcinku, no to nic trudnego. Wystarczy być na Discordzie. Discord jest w opisie. Dobra, teraz przechodzę do zbierania maców, bo macy mi się na pewno przydadzą. Mamy ciche bronie, chyba wszystkie możliwe. Oprócz pistoletu, bo można jeszcze mieć pistolet. Jestem ciekaw, czy Ewela już widziała mnie, czy też nie. Na razie będę sobie tutaj eliminować pod względem wystroju, w sensie wyglądu, a później będę brała pod uwagę ekwipunek i będę brała pod uwagę styl gry. Dobra, mamy drugą brońkę. Damy ją po prostu komuś. Jak ktoś po prostu nie będzie miał, no to ją komuś damy. 67 osób. Metal najważniejszy. Chcę jak najwięcej metalu sobie zebrać teraz. A tu? Gdzie pani ma garniaka? Dostał tutaj od kogoś. A co jak Rafał mnie troluje? Przez to, że mnie raz strollował, to teraz mi się wydaje, że za każdym razem mnie troluje. Jest plecak, jest kilof, jest fajny banan, ciche bronie. Wydaje mi się, że to może być Rafał. Także to jest moja pierwsza osoba. A tutaj też taki jest. Właśnie mi się wydaje, że Rafał będzie takim bananem w garniaku. Tu jest pierwszy mój trop. Dobra, widzowie, mamy 400 metalu, także zaczynam mieć dosyć dużo tego wszystkiego. Fajnie by było właśnie zebrać 1000 i już będę bezpieczny do samego końca. Jak on wybierze faceta, to on na każdym odcinku wybiera faceta. To jest też fajne, ale tutaj ten kilo w moim zdaniem tak średnio. Mamy ściany, mamy rączkę, tylko nie mamy w ogóle leczenia. To leczenie musimy sobie jeszcze ogarnąć. Ten plecak czy pasuje? To jest od tej takiej babeczki Spidermanki. Ale czy on pasuje? No na pewno mało osób ma tego skina, a Rafał wydaje mi się, że będzie go miał. To jest nowy skin. Przynajmniej go widziałam dzisiaj w sklepie. Matcy, muszę patrzeć na matcy też. 250, 230, także tu jest dość dużo matców, a jest dopiero początek gry. A jeśli chodzi o strefę, jestem prawie w środku strefy, więc naprawdę może to być mój custom. Chyba, że zginę jako pierwszy. Ej, musimy nagrać też takiego trolla na Eweli, że ja zginę po prostu i ja będę też obserwować, a ona się będzie domyślać, kto to. Tutaj już od razu lotnia mi nie pasuje do tego, a Rafał się zdradził na początku, że lotnia jego pasuje. O, tutaj nie ma plecaka, ale fajny ten kilow jest, kozacki. O, mamy piłę, weźmy sobie tą piłę. To jest zestaw? Chyba nie. Chociaż fajnie to wygląda. Ej, to i też to jest taki oryginalny. Pierwszy raz osobę widzę z tym skinem. Tylko on tutaj z kimś współpracuje, więc nie wiem. Kurczę, ciężkie to. Wszyscy w samochodach jeżdżą. Co to w ogóle ma być? Poza strefą. Rafał lubi często zostawać poza strefą. Okej, myślę, że tyle maców mi wystarczy. Mamy full metalu. 65 osób w grze. Zobaczmy, jak tam strefa. I mam idealnie strefę. O, i to wygląda kozacko. Złoty kilof. Burgerek. Tylko czy to jest zestaw, tak jakby? Skórka mi nie pasuje, Rafał raczej nie ubiera takich skórek, więc wydaje mi się, ale fajny, fajny skin. Brakuje mi troszeczkę jeszcze cegły, więc lecimy na cegłę jak najszybciej. Mamy metal, mamy drewna w miarę spoko i w sumie mamy jaskinię. Czy ja w ogóle stąd powinienem wychodzić? O, i drugi gościu tutaj. Tu nie ma już plecaka.
Czy jednak mają tutaj te skiny? Strefa zaczyna iść powoli i teraz jak ta strefa dojdzie, będziemy mogli się bić. Dobra, ja mam pewien plan i sobie go teraz wykorzystam. Słuchajcie, ja mam taki plan, że polecimy sobie, wyjdziemy sobie stąd, bo tutaj prawdopodobnie każdy będzie chciał się dostać. I gdzie my sobie polecimy? Polecimy sobie tutaj, ponieważ tam będziemy mieli rifta na później. Chyba, że te rifty są już pozabierane, no bo jeśli są pozabierane, no to nie mam tam po co iść. Tutaj jest fajny też skin, tylko jakby nie ten kill-off, ten kill-off tutaj. No, abym postawiła, że to mógłby być Rafał, tylko ten kill-off. Ej, dużo skinów mi nie wczytało i to oznacza, wiecie co, że mogę to przegrać. Ostatnio ktoś napisał w komentarzu, że ja zawsze wygrywam te odcinki, ale jak dzisiaj wygram, to będę miała normalnie mega farta, bo dzisiaj jest ciężko, bardzo ciężko. Okej, mamy jednego rifta, zabudujmy sobie go, zbierajmy sobie trochę matców, 64 osób. Zostało 58 sekund jeszcze jako bezpieczny. Coś się obawiam, że dostanę jakąś głowę ze snajperki dzisiaj. O, patrzcie się. No i co to ma być? Okej, mamy, słuchajcie, 26 sekund i możemy się bić. O, i to jest typowy garniak. Ale myślicie, że Rafał by tak siedział? Raczej Rafał tak nie siedzi w samochodzie. Przybili go tutaj. Ale no, to jest taki typowy Rafał. Ja na razie mam taki pomysł, że nie będę się wychylać, bo mam faktycznie tutaj przejście. Nikogo też nie słychać. I za 8 sekund będziemy mogli się bić. Czemu mnie wczytuje? Ej, mamy strefę na jaskini, no nie. Ej. A jakby strollować Rafała i iść pod drzwi do niego do pokoju i podsłuchać. Ej, robimy to? Podsłuchamy przez... Nie, dobra, nie. To by było złe, ale kiedyś tak zrobimy. Strollujemy go i pójdziemy pod drzwi i będziemy podsłuchiwać. Patrzcie się, drzewo, 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 leć na niego. Dostał. Dobra, 20. Dobra, chyba będzie dentka u tego gościa. Uwaga. Oj nie. Ja teraz dostałam olśnienia. Tym skinem Rafał grał bardzo długo. Do tego brał właśnie taki kill-off, tylko nie ma plecaka. I mój cały plan tutaj legł w gruzach. Ja myślałam, że już znalazłam na 99% Rafała. Ale on nie ma plecaka. Czy Rafał mnie strollował i on nie ubrał plecaka? Ej, ale fajnie widać przez tą cegłę. Ale czuję, że dzisiaj szybko zginę. Nie wiem czemu, ale mam takie przeczucie. Na pewno jedna osoba jest tutaj gdzieś na 100%. Dobra, ja muszę chwilę poczekać, bo jak widzicie, no nie da się, no bo mam niewczytane skiny. Mogę jedynie tutaj patrzeć na ekwipunek i na drewno. Właśnie zapomniałam na to drewno patrzeć. Ale tutaj jak strefa dojdzie, zobaczmy jak ta strefa w ogóle jest, to będą mogli zacząć się bić. I wtedy zacznie się moja porażka pewnie. Dobra, mamy ziomeczka. O kurcze. Dobra, uciekam stąd, widzowie, uciekam. Myślałem, że mi to na głowę spadnie, ale na szczęście nie. O, 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 tu jest taki gościu, ale plecak i kilowno nie pasują do siebie. Polecimy sobie tutaj na tego jumppada może. Będziemy tutaj w miarę bezpieczni, tak myślę. Chociaż tak szczerze, to nie jestem pewien tego. Wróciłam tutaj chyba do tego jednych z pierwszych skinów i wydaje mi się, że w takim razie przeszłam już po każdym skinie. No i ja dalej nie mam tropu, ale przez to też, że no widzicie tutaj, to jest ta babeczka, co na początku chyba, co nie pokazuje mi skinów. No będę miała dzisiaj bardzo ciężkie zadanie, utrudnione zadanie. Najgorsze jest to, że niektórzy używają Kamehameha, a to jest dozwolone, bo nie mówiłem, że nie można tego używać. 50 osób, ale tu się dzieje. No patrzcie się. Wybrane skiny mi tylko wczytuje. Nie wiem, czy tu ktoś jest za mną, muszę być na cichacza. O, a tego nie miałam wcześniej, a teraz mi go wczytało. Okej, okay, strefy, nie mamy na grocie. Banan, 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 banan. Czy ten banan ma plecak? Dobra, ty, czemu to poszło do góry? Dobra, szukam teraz osób z plecakami, tylko no co mi z tego, jak ja nie mam skinów wczytanych, to nie... Nie wiem, czy oni mają plecaki, czy nie. 44 osoby tylko. Znaczy tylko, aż jeszcze. A taka mała strefa, także teraz się będzie działo. Mam nadzieję, że mi na koniec wczyta te skiny. Bo jak nie, no to będzie przypał. Tu chłop co robi? Będzie się wybijał? O, ale, ale... Ale nie słyszałem tego gościa za mną. Ej, 34 osoby, jeszcze 24 osoby i ja muszę odpowiedzieć. Tu nie ma plecaka. Ej, gdzie jest ten, ten Johnny Wick, ten taki pierwszy? Tu jest. Dobra, gościu się tu chciał do mnie dobrać. Ale na szczęście mu się to nie udało. Ja w ogóle nie słyszałem, że ktoś za mną rozwalił, a prawie tam gościa powaliłem, nie? No i teraz pytanie, czy tego można używać? Ma dużo matsów. Tylko nie ma tego plecaka, Rafał by miał plecak. Czy Rafał mnie okłamał, żeby postawić na tego skina? Więc tak tutaj na 99% no, mam przeczucie, że to jest Rafał. Mimo tego, że powiedział, że on ma plecak, to mi się wydaje, że to jest Rafał. Pytanie, jak stąd teraz przejść? No, ej, nie było tam nikogo. Ej, nikt mi w
czyta te skiny, o co chodzi? O nie, i przegram dzisiejszy odcinek. Nie mówcie o tym nikomu, jak mnie strefa dotknie, to jest po mnie. Ja mniej więcej pamiętam, jakie to skiny były po tym pierwszym, jak obserwowałam. Ale zobaczcie, żadnego skina mnie wszedł, no tego. Dobra, trochę tutaj porobiłem. Ta lutnia nie wypasuje, tego nie, moim zdaniem w ogóle. Czekajcie, bo on coś tu kombinuje, ten ziomek. No mimo tego, że Rafał powiedział, że nie ma, że ma plecak, to tu wydaje mi się, że to jest on. 10 osób jeszcze zostało, więc poobserwuję go teraz chwilę i zobaczę, jak on gra. Aha. Fajnie, że nigdzie mi się nie udało ten złapać tam. On się kampi tak strasznie. Okej, jestem w dobrym miejscu. Okej. 8 osób i muszę dać odpowiedź. No jak ja mam odpowiadać, jak patrzcie się? No ja nie widzę żadnego skina. O! Nie ma plecaka tak samo. Ale jest na high grandzie. Nie, Rafał strollował z tym plecakiem. Tu mi ten kilow nie pasuje. Dobra, wczytuję mi skiny nareszcie. Wczytuję mi skiny nareszcie! O! Szkoda, że mam 8 osób do końca. Czy ktoś tu jest na dole? Ej, ja jeszcze nikogo nie wyeliminowałem, a tyle gości tu było. Albo to jeszcze mi się wydaje, że może być Rafał ten banan. No bo ten jest na high grandzie. Rafał lubi tak robić, ale nie ma plecaka. Dużo matców, rybki. Dobra, Rafał mnie strollował i to jest on pewnie. Dostał na biało. Tu jest ten ziomek. Powiedział, że ma fajny zestaw, a tak naprawdę nie ma, nie ma w ogóle. Nie ma zwykły kill-off, tylko ma skina w garniaku. Ej, on nie wyjdzie tędy? Dobra. Albo ten John Wick, ale to już mi bardziej. No bo tam nie było tylko tego plecaka. Rzeczywiście kill-off był pasował, a tutaj Rafał zawsze wyrwy bierze. I ten high grand, tu mnie ten high grand przekonuje. Rafał zawsze mówi high grand, więc ja tutaj stawiam na tego skina. Jak mnie okłamał z tym plecakiem na początku, to mam przegwizdane. A jak ja to wygram i ja tu doszłam do tego, że mnie okłamał na początku, to ja po prostu jestem jasnowidzem, ja nie wiem. Ja już za dużo czasu spędziłam z Rafałem, że ja go znam tak na wylot. Ej, oby to był on. Jak to będzie on, to ja normalnie sama będę w szoku, naprawdę. Biało. No, ściany ma... Tutaj patrzcie się. Miał ściany, ma high granda. Ma macy, ma rybki. Małe potki, tak jak mówiłam. On raczej nie bierze dużych potek, tylko małe. Ma broń fajną i jedną USP-ka i jeszcze jaka klasa. I ma... I wydaje mi się, że mógł sobie go wcześniej do namiotu wsadzić, dlatego ma takiego fajnego, chociaż no nie wiem. I jeszcze ma wyrwy. Tylko dlaczego on używa teraz tych wyrw? Jest dobrze, tylko... No nie. Okej. Wow, widzowie, nie wiem jak ja to żyję, ale żyję. Sprawdźmy na styl budowania. Dobra, styl budowania też. Rafał tak robi takie pod skosem. Okej, przechodzimy. Co tu się w ogóle wydarzyło? Dobra, to jest Rafał, 6 osób. I czapka, no w czapce jest, no Rafał w tym chodzi w czapce, to musi być Rafał. No jest, gra w stylu Rafała. Oj. No to fajnie. Niepotrzebnie przeładowywałem, to było trochę bez sensu. Ale i tak, zaszedłem daleko dzisiaj, jestem ciekaw, czy Eweli udało się zgadnąć. Ej, myślisz, że on jeszcze żyje, czy nie? I co? Ej, wygrał, ta osoba wygrała, idę tu sprawdzić, czy to on. I wygrywa Nike Not Happy, także wołam Ewelinę. Będziesz miała teraz odpowiedź, jakim skinem byłem, proszę bardzo. Wygrałeś? No nie wiem, zobaczymy. I uwaga, o, dostałem coś. O, bardzo dziękuję, jeszcze prezent. Ej, dostałem prezent na kastanie. Ja sobie musiałam kupić. Z tym ziomeczkiem byłem, tylko właśnie z inną rzeczą. Chciałam, że tym co wygrał, że mnie okłamałeś.